15 lutego, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Serce na dłoni to akcja zorganizowana przez uczniów popularnego Energetyka. W ramach wydarzenia przeprowadzono rejestrację potencjalnych dawców szpiku. Wczoraj wystartowały ferie zimowe dla uczniów z województwa łódzkiego. Młodzież popularnego Energetyka zamiast odpoczywać ruszyła do pracy i zorganizowała wyjątkową akcję w Galerii Olimpia. Jest to inicjatywa młodzieży, o dziwo właśnie młodzieży. Tak chcieli rozpocząć ferie, zachęcając wszystkich do rejestracji potencjalnych bazów, do bazy potencjalnych dawców szpiku. Młodzież wymyśliła tą akcję, zgłaszając się do olimpiady zwolnieni z teorii. Musieli zorganizować właśnie taki dzień rejestracji. Mogli zrobić to w szkole, zrobili w galerii. Jest to z ich inicjatywy, ich pomysł, żeby to było bardzo, bardzo rozpowszechniona akcja wśród większej liczby ludzi. No i to młodzież tak naprawdę musiała nas, nauczycieli, zachęcać do tego, żebyśmy ich wsparli, żebyśmy pomogli. Wszystko wymyślili, zachęcili sponsorów, zachęcili partnerów akcji po to, żeby tutaj tak, jak to wszystko wygląda, żeby tak się odbyło. To widać, że strzał w dziesiątkę, bo ludzi nie brakuje, a chętnych do zapisania się. Są odważni? Tak, są odważni do zapisania się, jest sporo chętnych, mamy już około 12 rejestracji. Także bardzo fajnie, jak widać na scenie też się dużo dzieje. To wszystko jest zasługa naszej młodzieży z Energetyka. Podczas wydarzenia młodzież zachęcała do rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Jak podkreślali zaangażowani w akcję uczniowie, nie wszyscy mają jeszcze świadomość, że wciąż potrzebni są nowi potencjalni dawcy, bo poszukiwanie zgodnego dawcy komórek macierzystych to jak szukanie igły w stogu siana. Tak naprawdę to pomysł w ogóle zorganizowania tego wszystkiego pojawił się, jakby to powiedzieć, nie wiedzieliśmy tak naprawdę zbyt długo o tej akcji, więc mieliśmy 2 dni, żeby w ogóle przygotować 2 pierwsze etapy tej akcji. No i finalnie jesteśmy dzisiaj tutaj, udało nam się i lecimy dalej z tym wszystkim. Nasze dzisiejsze wydarzenie jest po to, żeby zachęcić ludzi do oddawania szpiku. I dzisiaj mamy 3 stanowiska, w których właśnie można się zarejestrować jako dawca, bo dzisiaj nic nie pobieramy, tylko zbieramy osoby, które się rejestrują. I później w przyszłości, żeby one mogły oddać ten szpik. Tak naprawdę ten szpik jest po to, żeby uratować komuś życie. Osobom potrzebującym oddajemy ten szpik, żeby móc im uratować życie. I to jest, myślę, takie najlepsze w tym wszystkim, że nie myślimy tylko o sobie, tylko też o tym, żeby komuś pomóc. Warto pamiętać o tym, że im większa baza dawców, tym większa szansa, że wśród zarejestrowanych osób znajdzie się zgodny dawca. W ramach wydarzenia chętni mogli m.in. podszkolić się z udzielania pierwszej pomocy, a także obejrzeć pokaz samoobrony Aikido Bełchatów. Kolejna akcja z możliwością rejestracji potencjalnych dawców szpiku zorganizowana zostanie w marcu, tym razem jednak w siedzibie szkoły ZSP nr 1. 14 lutego obchodziliśmy 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Dlatego też harcerze z Chówca ZHP Reduta zapalili światełka pamięci przy pomniku upamiętniającym rozstrzelanie żołnierzy ZWZ AK przy 1. LO w Bełchatowie, przy pomniku pamięci Bełchatowian przy Kościele Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kościuszki, a także przy mogile zbiorowej żołnierzy ZWZ AK mieszczącej się przy cmentarzu rzymskokatolickim w Bełchatowie. Zapalając znicze pamięci, Związek Harcerstwa Polskiego odpowiedział na apel naczelnika ZHP Grzegorza Woźniaka oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej druhny Teresy Stanek, harcerki Szarych Szeregów, i tym samym włączył się w akcję Światełko dla bohatera z AK. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 34 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. 4 osoby zmarły, 1 osoba posiadała choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 3 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 726, natomiast liczba wykonanych testów 232, z czego 34 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim są 1394 kolejne zakażenia koronawirusem potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 28 osób zmarło, 19 posiadało choroby współistniejące z COVID-19, natomiast 9 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 19 522, natomiast liczba wykonanych testów 7318, z czego 1525 osób otrzymało wynik pozytywny.
W całej Polsce natomiast mamy 22 267 potwierdzonych przypadków zakażenia, w tym 2408 ponownych zakażeń. Liczba przypadków śmiertelnych 378. Z powodu COVID-19 zmarło 86 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 292 osoby. Tegoroczna akcja rozliczeń PIT wystartowała. Od dzisiaj na podatników w usłudze Twój e-PIT czekają przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową rozliczenia roczne za 2021 rok. Już w tym tygodniu rozpocznie się akcja rozliczeń PIT za ubiegły rok. Potrwa od 15 lutego do 2 maja. Polacy od 4 lat mają ułatwione zadanie. W usłudze Twój e-PIT mają gotowe zeznania podatkowe. Zapraszam wszystkich do korzystania z naszych e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną, w tym przez Twój e-PIT. To wygodniejszy i oszczędzający czas sposób. Wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. Usługa uwzględnia formularze PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36. W zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową uwzględnionych jest szereg informacji, takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia. Co ważne, nawet jeśli podatnik nie złoży zeznania do 2 maja, bieżącego roku Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych. Dzięki usłudze Twój e-PIT zeznanie roczne zawsze będzie złożone w terminie. Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni. To dobra informacja dla rodziców, którzy chcieliby jeszcze w tym roku szkolnym posłać swoje dziecko do żłobka. Trwa dodatkowy nabór do miejskiego żłobka Jaś i Małgosia. Dokumenty można składać do 28 lutego. Trwa rekrutacja uzupełniająca do jedynego miejskiego żłobka. Do 28 lutego zainteresowane osoby posłaniem swoich pociech właśnie do miejskiego żłobka mogą składać stosowne wnioski, składać dokumenty. Tak jak powiedziałam, jest to uzupełniający nabór na ten rok szkolny jeszcze, czyli na rok szkolny 2021-2022. Tych dodatkowych miejsc jest 50. I o tyle też zostanie zwiększona liczba osobowa właśnie bełchatowskiego żłobka Jasi Małgosia. Warto tutaj zaznaczyć, że w związku z trwającym nadal remontem w żłobku Jasi Małgosia osoby, które chciałyby zapisać w tym dodatkowym, uzupełniającym naborze swoje dzieci do żłobka, dokumenty powinny składać w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Dąbrowskiego. Choroby związane z ciążą, porodem i połogiem, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, urazy i zatrucia, choroby układu oddechowego, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. To najczęstsze przyczyny zwolnień lekarskich wystawianych w 2021 roku, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił wstępne dane na temat zwolnień lekarskich wystawianych w 2021 roku, z których wynika, że w ubiegłym roku spadła liczba zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby oraz absencja chorobowa w porównaniu z 2020 rokiem. W 2021 roku lekarze w całej Polsce wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS aż 20,5 miliona zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wynikającej z tych zaświadczeń wyniosła 239 milionów 900 tysięcy dni, a w porównaniu z 2020 rokiem spadła zarówno absencja liczona w dniach o 6,3%, jak i liczba zaświadczeń o 1,3%. W województwie łódzkim w 2021 roku ubezpieczeni w ZUS spędzili na EZLA mniej dni niż w 2020 roku.
W ubiegłym roku liczba dni z powodu choroby własnej wyniosła 19 milionów, a w 2020 roku 20 milionów 600 tysięcy dni. W ubiegłym roku spadła także liczba wystawionych zwolnień lekarskich EZLA dla mieszkańców województwa łódzkiego z 1,5 miliona do 1,4 tysięcy zaświadczeń. W rejestrze EZLA są także zapisywane zaświadczenia lekarskie wystawiane osobom ubezpieczonym w ZUS w celu opieki nad dzieckiem oraz innym członkiem rodziny w związku z ich chorobą. Ponadto zwolnienia lekarskie są wystawiane osobom, które nie są ubezpieczone w ZUS. Absencja, która uwzględnia te wszystkie przypadki, wyniosła aż 282,5 miliona dni, na które złożyło się 24 miliony 600 tysięcy zaświadczeń od lekarzy. Dominującą przyczyną absencji chorobowej były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Odpowiadały one za około 17% absencji. Niewiele mniej, bo 16,5% przerw w pracy dotyczyły choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca tego rankingu zajmują urazy i zatrucia, choroby układu oddechowego oraz zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które od lat nabierają coraz większego znaczenia. W rejestrze EZLA uwidoczniona jest jedynie część absencji chorobowej wynikającej z epidemii COVID-19. Wynika to z faktu, że usprawiedliwieniem nieobecności w pracy oraz podstawą wypłaty zasiłków jest również decyzja o nałożeniu kwarantanny i izolacji. Dlatego w 2021 roku zarejestrowano jedynie 528 300 zaświadczeń lekarskich z tytułu jednostki chorobowej COVID-19 na łączną liczbę 4 200 000 dni. Lekarze wystawiają także zaświadczenia na jednostki chorobowe powiązane z COVID-19, np. powikłania po COVID czy rehabilitację po COVID. I w 2021 roku zarejestrowaliśmy 165 400 takich zaświadczeń na 1 700 000 dni absencji. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.